przez całe życie uważałem, że najważniejsza jest prawda. I doszedłem do wniosku, że prawda to jest za mało. Prawda może być podana w takiej formie, że jest najgorszym kłamstwem. I teraz, kiedy jestem już stary, ale nie zdziadziały, postanowiłem wreszcie mówić prawdę prosto w oczy lub prosto do obiektywu. Postanowiłem mówić całą prawdę i szczerą prawdę, a nie tylko ślicznie owiniętą w bawełnę. I chcę pozostawić po sobie, przekazać wam kilka niezwykle ważnych rzeczy, do których ja nie miałem dostępu, jak byłem młody. Czemu nie miałem dostępu? Bo kultura nie pozwala na mówienie prawdy. Bo kultura, w której ja się wychowałem i w której wy się wychowujecie, ma za cel przedstawiać wzorce moralne, a nie prawdę o człowieku. Nieprawdę o życiu, nieprawdę o świecie. Chcę wam przedstawić trochę prawdy, która może dla was być szokująca w niektórych momentach. I dlatego od dnia dzisiejszego, a dzisiaj jest dzień psa, postanowiłem być wreszcie szczery i otwarty. I dlatego wprawdzie przez większość swojego życia szokowałem troszkę, to teraz jestem gotów zaszokować na full. Kochani, żeby było jasne, przedstawiam swoje podejście do świata i to nie jest żadna próba zdewaluowania czegokolwiek. Sami myślcie, jak jest, i sami sprawdźcie. Życzę miłego oglądania moich kolejnych filmików o prawdzie. Dość bawełny. Nie owijam.